Tak, więc dzień dobry. Nie wiem, czy ja zaczynałam już tego vloga, ale chyba coś zaczęłam nagrywać, ale powiem wam, że czas leci jak szalony nieubłaganie. Jestem akurat po treningu, zrobiłam sobie trening, dzisiaj mamy wtorek. Żar z nieba od kilku dobrych dni, ale nie narzekamy absolutnie, absolutnie. Mimo że jest gorąco, mimo że się topimy i tak dalej, to ja się cieszę, jest lato, ma być ciepło i koniec, kropka, bo już w sumie zaraz połowa sierpnia i zaraz będzie znowu zimno i znowu będziemy narzekać, że jest zima, że jest zimno, o, masakra, także ja się ogromnie cieszę. Trening za mną, jeszcze przede mną cała masa obowiązków domowych, wyleciała mi tu osa. Leci za mną, leci za mną. Masakra, muszę ją wygonić. Jakoś kurczę, namiętnie lecą. Wczoraj chyba dwie były, przedwczoraj, dzisiaj. No masakra, nie wiem, o co chodzi. Zbyłam się szkodnika. No i co? Alergia mnie męczy nieubłaganie. Oczywiście tak, nieubłaganie, Boże. Odpuszcza niestety. Ignasia też coś zaczęło męczyć. Także powiem wam, że łączę się w bólu z alergikami. Jeśli takimi jesteście, to wiecie, o czym mowa. Tutaj fajnie ciepło, lato, a tu normalnie kapie z nosa. Człowiek oczy ma załzawione, masakra, normalnie ciepło, tylko zobaczcie, jakie piękne słoneczko. Także ja się ogromnie cieszę. Jeszcze odkurzanie i najgorsze za mną. Ignacy ogląda, jak nie traktory, to koparki. Teraz widzę, że Bob leci, chociaż powiem wam, że on to jest nie ko, nie ko, nie ko i nie ko. Czyli nie to i tak co chwilę trzeba zmieniać. Także kochani, jeszcze raz witajcie we wtorek. 8:57, chyba tak dobrze mówię. Tak, także fajny czas. Dzisiaj robię na obiad naleśniki francuskie, więc szybciutki obiad. Także jeszcze tylko to odkurzanie, mycie podłóg i no i będzie dobrze. Także lecę, zabieram się, póki jeszcze jestem, wiecie, spocona i tak dalej, odkurzę, ogarnę i później. Nie jestem nagą, mam taki top, zrobiłam sobie a la top z bluzki, robię teraz naleśniki francuskie i taki naleśnik francuski w środku z serem, z szynką, kukurydzą, ogórkiem, to już tu akurat mam z pomidorem, ja będę miała bez pomidora, ma około ponad 400 kalorii, jego akurat miał 412. Mój będzie miał chyba 401, bo ja wiecie, wszystko sobie w tą aplikację Fitatu wpisuję, każdy składnik. Mąkę ważyłam, ser ważę, ogórka, no wszystko, po prostu wszystko wpisywane. Także taka jedna porcyjka ponad 400 kalorii. No, a ja takich naleśników zjem na pewno jeden, nie wiem, czy czasem drugiego nie zjem, a jeśli nie teraz, to na kolację sobie zrobię drugiego po prostu. No, także wszystko wpisywane w tą aplikację. Jeśli czegoś nie ma, to ja sobie tworzę tak jakby własne, swoją potrawę i wpisuję po prostu. Zrobiłam sobie teraz właśnie własną porcję naleśników, także no, fajna aplikacja, bo wszystko wam dokładnie liczy, precyzyjnie, ale musicie ważyć, bo też się mnie o to pytacie. Także skrupulatne ważenie, wpisywanie w aplikację i super. Super sprawa, naprawdę. Fitatu. Jak taka kaloryczna dzisiaj była, to jeszcze obskoczyłam okna. Powiem wam, jestem urobiona jak wół. Idę pod prysznic szybko i na dwór. Mateusz poszedł już z Ignasiem, ja za chwilę za nimi pójdę też, ale muszę się ogarnąć, powiem wam, że i powiem wam, że umyłam te okna, tak wyszorowałam je sobie, bo oczywiście obstrane były od much, także po prostu tragizm. Ale są tak wymazane, teraz jak słońce zaświeciło, że po prostu nawet na nie nie patrzę, bo już mam nerwy. Nie wiem, macie jakiś sposób polerowania szyb, żeby nie było smug, ale naprawdę dobry, bo powiem wam, że ja w jednym miejscu poleruję, w jednym miejscu mazy mi się usuną, za chwilę gdzieś z boku mi się zrobią i tak cały czas. Ja bym mogła chyba to jedno okno, nie wiem, 3 dni polerować i nie wiem, czy bym wypolerowała dobrze. Nie wiem, co jest grane, czy te okna są takie jakieś odtłuszczone, czy co. Ja ogólnie myję tak, że najpierw myję gąbką z płynem do naczyń. Później raz płynem myję, później właśnie tym płynem z gąbką, później myję płynem do okien i później poleruję. Nie mam pojęcia, co jest grane. Nie mam pojęcia, ale są okropne te okna, okropne. Aż się odechciewa cokolwiek robić, bo jak widzicie słaby efekt, to od razu masakra. Ja już dzisiaj w ogóle mam chyba 11 tysięcy kroków, no 10 700. Tak, a jeszcze idę na spacer. Jest 18, także lecę pod prysznic i po raz drugi, bo w sumie po treningu też było. No i co? No i
jednak to nadal. Dzień dobry w piątek. Dzień dobry po raz drugi. Tym razem na pewno po raz drugi. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj piątek, weekendu początek. A dlaczego ja się cieszę z weekendu? Dlatego, że Mateusz ma weekendy wolne. No i fajnie jest, miło mieć towarzystwo od rana. Znaczy wiecie, no mam towarzystwo od rana w sumie, ale wiecie, takiej starszej osoby, z którą można porozmawiać na inne tematy niż traktory i ich przyczepy. Także my dzisiaj poputka o 6.30. Nie wiem co się stało, ale znowu mamy ostatnio poputki przed godziną 7 i od razu było traktor. Od razu było, pierwsze słowo to było traktor. I od rana jest walka, bo jakoś tak te traktory nie spełniają oczekiwań mojego małego rolnika. I jest nie to, nie tamto, nie sramto i jeszcze nie tamto. A ja dziś mam znowu wychodne. Jadę dzisiaj na zakupy, ogólnie na zakupy spożywcze. Chociaż w sumie nie musiałabym jeszcze dzisiaj jechać, no nie może bym jechała po niedzieli, ale ze względu na to, że mój tato ma urodziny jutro. Właśnie, to już jest jutro. Jutro jest 15 sierpnia. To jest po prostu szok. Połowa sierpnia. Także, no, przez to, że ma urodziny, jadę szybko, nie? Ale wiem, co chcę kupić, więc spokojnie. Nie mam żadnego ciśnienia i mogę jechać wcześniej, ale wiedziałam właśnie, co zamierzam, gdzie idę, w jakie miejsce i co kupuję. Dlatego też tak się jakoś nie zbierałam szybciej. Poza tym, szczerze powiedziawszy, te upały jakoś tak bardzo nie zachęcają człowieka, żeby gdzieś tam się wypuszczać w miasto na zakupy, latać po sklepach, wiecie, zakładać tą maseczkę, okropieństwo. Więc dzisiaj jadę i mam nadzieję, że uderzę też o bibliotekę, bo książkę przeczytałam tam, nie wiem czy wam mówiłam, w ogóle dziewczyna kłamcy. Mówiłam wam czy wam nie mówiłam? Na pewno pisałam na Instagramie o nich tam, wiecie, kilka słów, bo pytałyście się mnie, ale nie pamiętam czy wam tutaj mówiłam. Coś mówiłam, ale jeszcze chyba miałam do przeczytania, ale także przeczytałam spoko i powiem wam, że właśnie chciałabym coś sobie wypożyczyć w bibliotece, jak się uda, do 16, także mam nadzieję, że zdążę, a jak nie, to jedna z was pisała mi tutaj na YouTubie, że pacjentka poleca książkę pod tytułem Pacjentka, bo czasami tak buduję te moje zdania w całości, że normalnie nie mają ani ładu, ani składu. W każdym razie Pacjentka i też w Biedronce były dostępne, także być może uda mi się kupić, tak żebym sobie kupiła, bo te książki w Biedronce są tanie, one kosztują chyba 9,99, czasami są po 12. Właśnie niekiedy robią takie tygodnie czytania książek, nawet kiedyś byłam właśnie i Ignasiowi kupowałam, to też były wszystkie w jakiejś tam niskiej cenie, także zobaczymy. No, a jak nie, jak dojdę i na czas do biblioteki, to na pewno jak będzie to chyłka sobie wypożyczę i tyle. Także takie plany na dziś. I jeszcze, co jeszcze miałam zrobić? Bo w ogóle muszę jechać w kilka miejsc. No, więc mam nadzieję, że się jakoś ogarnę z czasem i że wiecie, te upały jakoś takie nie będą. Dobrze, że klima jest w aucie, bo jakby nie to w ogóle masakra. Naprawdę masakra. My poprzednie auto, które mieliśmy, w sumie to było auto Mateusza, było bez klimy. Dramat, po prostu dramat. Moi rodzice też mają, bo oni mają auto. Kupowali w 2013 roku z salonu. Bez klimy. Nie będę tego komentować, no ale 2003, ale walałam gafę, 2003, więc jeszcze wtedy jakoś tak nie było, wiecie, że to w aucie klima to jest po prostu no coś takiego mega, mega podstawowego. Już nie ten traktor. Mega podstawowego, więc wzięli opcję bez klimy, no i co roku żałują, że tej klimy nie mają. Także powiem wam, że no kiedyś się jeździło bez klimy, wiecie, okno na jedno, drugie otwarte, zimny łokieć i te sprawy, chociaż nie wiem, czy w lato zimne, ale w każdym razie wiecie, no jeździło się bez klimy i tyle. A teraz, to ja sobie nie wyobrażam naprawdę, ja bym nie jeździła autem, naprawdę, ja po prostu przez tą moją alergię, astmę, mam problemy, wiecie, z poprawnym w ogóle oddychaniem, często łapie mnie zadyszka, już w ogóle jak nos mi się zatka i jeszcze jakbym miała siedzieć w aucie bez klimy, to po prostu, no, podupie bym iciek. Także nie wyobrażam sobie, więc dobrze, że ta klima jest także.
No więc dobra, przywitałam się ponownie, powiedziałam jakie plany i co, i idę sprzątać. Dzisiaj chyba nie będę robiła treningu, bo w sumie robiłam codziennie, teraz 4 mam już za sobą. No, więc chyba dzisiaj sobie zrobię dzień odpoczynku. Jutro zrobię sobie jakiś taki krótki, bo właśnie jutro są taty urodziny i chcemy jechać do Zielonej Oliwki. Właśnie tam do restauracji zjeść sobie coś i wiecie, od razu spędzić cały dzień. Znaczy może nie cały, bo gdzieś pewnie koło 12 byśmy jechali, żeby akurat Ignaś się zdrzemnął w aucie. No i... No i tam do wieczorka, także mam nadzieję, że plany wypalą, bo zapowiadali teraz jakoś na dniach trochę deszczu, więc jakby była deszczowa pogoda, to lipa, trzeba będzie zmienić plany, ale póki co w planie właśnie ta Zielona Oliwka, no więc zobaczymy, mam nadzieję, że no tak to będzie, jak sobie zaplanowali. Dzisiejszy dzień zaplanowany, jutro też zaplanowany, w niedzielę też w sumie, bo jedziemy do Mateusza rodziców i lubię mieć zaplanowane rzeczy, lubię wiedzieć co, gdzie, kiedy, jak, w którym momencie, więc cieszę się, że są takie 3 dni zaplanowane, lubię, wtedy czuję się taka, powiem Wam, że lepiej mi się działa, taka czuję się bardziej, więcej mam energii, więcej mi się chce, a jak nie wiem co będę robiła i wiem, że nic nie będę robiła, to jest takie, no... że lecę, działam, jest przed 8, ale już ogarniam wszystko, póki nie ma takiego skwaru w domu, w sensie takiej duchoty, no i później wyruszam na wychodę. A tutaj mamy małe zmiany, czyli nie ma tygodnia bez przemeblowań, ściągnęłam, jak widzicie, te kontenerki tak tutaj na boki, jednego kwiatuszka, drugiego kwiatuszka i o, tak to teraz wygląda. Poza tym nic nie ruszam. Mówiąc poza tym, oczywiście miałam na myśli sypialnię, bo mała zmiana się zadziała tutaj. Znaczy mała może... Pięknie. Podlewasz kwiatuszka, pięknie. Tutaj, no że nie mała zmiana, ale dosyć duża zmiana się zadziała. Jak pamiętacie, to on miał razem te dwa regały złączone tutaj na, powiedzmy, środku, no bardziej z lewej strony, ale że dostaliśmy garaż numer 1 i garaż numer 2, który jest dosyć spory, ten numer 1, no to... Mama! Proszę, kochanie, dobrze, no to właśnie, żeby on mi nie stał tutaj gdzieś na środku, po prostu rozdzieliłam regały, jeden stawiłam tak tutaj, ten... z takimi rzeczami ala do układania, jakieś takie wieże edukacyjne, książki, sortery i tak dalej, klocki. Z tej strony tutaj ma więcej samochodzików, takich różnych klocków, właśnie traktorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i mamy garaże. Jeden taki większy, drugi taki mniejszy. O, właśnie, no i musiałam jakoś ogarnąć miejsce na to wszystko. Tu jest oczywiście fotel, to jest taki, powiedzmy, kącik Ignasia. I jakoś tak go staram się zagospodarować, żeby, wiecie, to miało ręce i nogi. No i na razie taka mała zmiana, na ile, nie wiadomo, bo wiecie, że u mnie to różnie bywa i szybko się to zmienia. Chociaż na razie póki co, to zostawię mu tak, żeby miał właśnie więcej miejsca tutaj do zabawy. Nie wiem, czy garaż z nami teraz jeszcze zostanie, bo Ignaś no bawi się nim na razie póki co, zauważyłam. Ale jeśli będzie takie mniejsze zainteresowanie, to jeszcze go na razie schowam i później mu wyciągnę, jak już będzie taki większy. Myślę, że około 3 latek to dzieci są takie, wiecie, już no bardziej poświęcają czas na tą zabawę. Tak myślę, bo pewnie nie każdy tak ma, ale tak wiecie, tak mniej więcej powiedzmy. No ale chyba takie ustawienie na razie mu zostawię, bo tutaj ma więcej po prostu miejsca do zabawy. Tak, tak, no jest po prostu, wiecie, że lubię przemeblowywać, lubię zmieniać, ale póki co, o, taki kącik Ignasia większy troszeczkę się zrobił. U mnie wszędzie zaciemnione, bo... Nie odsłaniam nawet rolet, bo się bardzo nagrzewa. A co miałam Wam rzec? Właśnie muszę sobie zrobić listę zakupów. Ja zawsze sobie robię, no listę zakupów to takie logiczne, ale robię sobie też listę miejsc, w które mam pojechać, bo wiecie, na przykład co? Jakieś zakupy spożywcze część robię w Biedronce, jakieś mięso kupuję w Lidlu, do apteki, do banku, właśnie po tą, dzisiaj po ten prezent dla taty, po smycz muszę kupić psu, więc do zoologicznego też muszę podjechać, także ja sobie zawsze wypisuję punkty, w które mam się udać, bo powiem Wam, że czasami jest tak, że zakręca się w tym mieście, wydaje mi się, że już ogarnęłam wszystko, a nagle mi się przypomina, że jak już wracam do domu na przykład, że czegoś nie ogarnęłam, właśnie
ostatnio tak miałam, jak byłam na zakupach, musiałam podjechać też w kilka miejsc i co? I najważniejsze, jedno z ważniejszych, miałam zawieźć oświadczenie do lekarza na leki właśnie na astmę i szczepionkę zaliczyć. I wiecie co, tak siedzę, podjechałam pod Biedronkę, była chyba 17:10 i nagle mnie olśniło, że właśnie miałam jechać na tą szczepionkę, a to 18:00 przychodnia była czynna, więc mówię, jeju, ciekawe, czy ja się wyrobię w tej Biedronce, ale nie miałam dużo do kupienia, więc się wyrobiłam i pojechałam też tam, ale jakby mi się to nie przypomniało przy Biedronce i bym tak sobie pozwoliła na takie, wiecie, spokojne zakupy bez żadnego stresu i w ogóle, to nie wiem, czy bym zdążyła, bo wiecie, jeszcze przejechać miasto, a wiadomo, że to czasami gdzieś tam, no nie da się zrobić od tak, bo tutaj auta jeżdżą, tutaj coś tam i no nie zdążyłabym, a to było naprawdę mega ważne, a nie zapisałam sobie tego w liście, no, miejsc, bo najczęściej tak sobie robię listę zakupową, a z drugiej strony po prostu to, co miałam zrobić, no bo na przykład dzisiaj, kurde, miałam coś kupić chyba w Pepco. Kurde, teraz nie pamiętam, ale na pewno, wiem co, top. I zaraz sobie to zapisuję, bo zapomnę po prostu. Chciałam sobie taki, wiecie, top do ćwiczeń jeszcze jeden kupić, bo w sumie mam jeden. Taki z miseczkami twardszymi, takimi usztywnianymi, bo tak to mam takie zwykłe materiałowe, a wolę jednak takie troszkę usztywnione. To sobie muszę zapisać, ale to albo w Pepco były, widziałam, albo też w sklepie chińskim jakiś na pewno, bo też oczywiście nie chcę za niego płacić, bo już zapłaciłam za leginsy sportowe, czy sportowe takie do ćwiczeń, powiedzmy 170 zł i nie chodzę w nich. Właśnie swoją drogą, może ktoś z Was chciałby je odkupić ode mnie, chętnie je oddam, odsprzedam, może nie oddam, tylko odsprzedam, bo i poczekajcie, chciałam jeszcze cążki, chyba to się nazywa, takie do usuwania skórek, to albo właśnie w chińskim, bo tam jest bardzo dużo rzeczy do paznokci, albo w Rossmanie. No, także moja lista robi się coraz dłuższa, a chcę też ten regał Ignasia przemalować na, nie wiem, czy na czysto biały kolor, wolałabym chyba taki kolor, jak ja mam coś, właśnie ten stół w salonie, albo meble, one są takie, stół w ogóle był malowany na light grey z Beckersa, ale nie wiem, czy będzie właśnie taki kolor, no i właśnie, bo wolałabym, żeby taki był niż biały. No nie wiem, zobaczymy, co tam będzie w Brico, więc też sobie zapisałam. Worki do odkurzacza muszę psu, karmę też muszę kupić, więc powiem Wam, że no tak, robi się lista coraz dłuższa i miejsca, w które muszę jechać, też coraz dłuższa. No dobrze, że Mateusz wczoraj kupił mleko, to już nie muszę do Tesco jechać. No, także widzicie, jak to jest z tymi zakupami, to nie jest tak, że się wejdzie do jednej, przynajmniej u nas, do jednej galerii i w jednej galerii się wszystko załatwia, czy w jednym sklepie, tylko gdzieś tam wszystko jest porozkładane po całym mieście i tak, no, ale no nic, załatwić to też trzeba, także zapisuję sobie, co mi się przypomni, to właśnie tutaj przychodzę do kuchni i dopisuję sobie, dobrze mi się przypomniało o tym topie, o tych cążkach, bo skórki też, jak będę robiła następnym razem paznokcie, to nie wiem, czy Wam pokazywałam moje ostatnie paznokcie, na pewno na Instagramie, ten to jest Semilaka chyba 094 Rose Gold, on się nazywał chyba tak, tu jest brokat normalny, ten kolor to jest kolorek ze sklepu chińskiego, taka szaro beżowa hybryda, tutaj mamy 802, w ogóle jakiś poproszek 802 z Semilaka, tutaj to samo, no tutaj troszeczkę o inna kombinacja, ale te same kolory, nie? No a przyszłe sobie zrobię na pewno z tym, bo mi się spodobał, on jest taki szarawo, lekko w niebieski wpadający i baby blue od Martyny sobie pożyczę, taki kolorek też z Semilaka, no i właśnie chyba ten szary, o, i sobie tak pomieszam, także następne będą już, mam w planie jakie, ale będę je robiła dopiero nie przyszły tydzień, tylko jeszcze następny, także no jeszcze czas, ale już sobie wymyśliłam, jakie bym chciała. Także tak, moi drodzy, takie dzisiaj sprawy organizacyjne, takie domowe, typowo domowe. Zaglądam na pogodę, bo chyba rzeczywiście będzie się psuła ta pogoda, także nie wiem, co jutro z tej zielonej oliwki. Aha, idzie rolnik. Ostatnio oglądałam taki filmik, nie wiem, czy widziałyście, widzieliście, ale posłuchajcie, jeśli nie widziałyście.
Plany jest kolejny zakup respiratorów, skoro jeszcze 1000 miało być. To czy na jesień w związku z planowanym wzrostem zachorowań? Szanowna pani redaktor, nie planujemy istotnego wzrostu zachorowań. Natomiast na wypadek, gdyby takowy nastąpił... Przewidywany jest. Już pomijając fakt reakcję pana ministra, bo tam wiecie, to było zatrzymywane i tak dalej, nie wiadomo, czy to nie było przerobione, bla bla bla, wyrwane z kontekstu, ale lepsze jest właśnie, że oni planują. Jest planowany wzrost albo nieplanowany wzrost zachorowań, w ogóle się tam o co, kaman. I to mnie tak mega rozśmieszyło, już mówię, no już nie patrzę na reakcję Szumowskiego i tak dalej, ale normalnie no. Tu się planuje, czy będą chorzy, czy nie będą chorzy, także tu się planuje wszystko, moi drodzy. I absolutnie, żeby nie było, że ja sobie bagatelizuję i ja sobie myślę, że nie ma wirusa, bo ja jestem przekonana, że jest. I też oczywiście mam... Cały czas jesteśmy ostrożni, cały czas uważamy, cały czas gdzieś tam, wiecie, jest z tyłu głowy, że Anusz Widelec, nie daj Bóg, ktoś z nas zachoruje, także to absolutnie nie jest, nie chodzi o to, tylko po prostu już nie mam sił na zachowanie ludzi, na zachowanie naszych władz, ministrów i tak dalej, po prostu no... Ja się odcięłam od tego kompletnie, ten filmik akurat dostałam do obejrzenia. Ja w ogóle nic nie śledzę, bo ja mam po prostu, powiem wam szczerze, serdecznie dosyć dla mnie już te maseczki w sklepach. W momencie, kiedy ja mam właśnie takie problemy z alergią, nos zawalony cały czas, nie ma czym oddychać, no po prostu katastrofa dla mnie, serio. A jeszcze właśnie tak nawiązując, słucham, kochanie. Będziesz podlewał? O nie. O, woda się wylała? Nawiązując właśnie do tych maseczek, to moja mama pracuje w sklepie i one dostały... Zaraz, dobra? Za chwilkę. I dziewczyny dostały tam maila takiego odgórnego, powiedzmy, że mają... Jeśli ktoś jest bez maseczki, po prostu mają mnie obsługiwać, poinformować, że ma być maseczka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, no oczywiście dziewczyny to robią, ale powiem wam, że mega współczuję panią ekspedientką w tym momencie też, dlatego że no po tym, co mama mi opowiada, co ludzie robią i w ogóle, gdzieś tam była też głośna sprawa, że pani ekspedientka, był filmik nawet nagrany, upomniała pana o maseczkę i dostała szczała po prostu w głowę i miała szytą ranę nawet. Także wiecie co, to jest po prostu dla mnie paranoja jakaś i mówię, współczuję tym panią ekspedientką, bo mama mi opowiadała taką sytuację u nas tutaj na wiosce, że powiedziała, tutaj zazwyczaj większość, 90% kupujących to są ludzie albo tu z osiedla, albo z wioski, albo gdzieś z boku z wioski, raczej obcych jest mało, bardzo mało, no więc zwróciła tutaj osiedlowemu panu, chłopakowi, mężczyźnie, nie wiem, on starszy ode mnie, może kilka lat, no właśnie o maseczce i tak dalej, przyszedł z maseczką z wielką łaską, zawiązaną w ogóle na uchu, tak wiecie, założoną, no i jakieś tam pretensje, żale i w ogóle, no i mama po prostu powiedziała, że nie będzie na ten temat dyskutowała, no niestety jest taki wymóg, to nie jest jej wymysł, maseczka ma być i tyle, bo wiecie, ona nie chce mieć problemów jakichś później i tak dalej, no to ten właśnie osobnik wychodząc z sklepu wziął garść śmieci ze śmietnika i wysypał jej na drogę przed sklepem. Także powiem wam, chamstwo goni chamstwo. Tak naprawdę to nie jest wymysł nasz żaden, a ludzie się po prostu mszczą albo na służbie zdrowia, mają pretensje, bo też właśnie jak pani mnie szczepiła, to opowiadała, że takich wyzwisk, takiego wulgaryzmu, takiego chamstwa i prostactwa w swoim życiu nie słyszała, jak teraz słyszy. I jak ludzie dzwonią w słuchawce, wyzywając panie pielęgniarki, które rejestrują do lekarza, od po prostu jakich tylko, no po prostu od jakich tylko. Ona mówiła, że ma serdecznie dosyć, ma tak dosyć już tego wszystkiego, właśnie, że ludzie się stali tak jak, po prostu jak gorzej niż zwierzęta. Wyzywają, obrażają, biją się, szarpią, robią sobie nawzajem krzywdę, tak jakby po prostu to była ich wina, że tak jest, a nie inaczej. Tak jak na przykład tutaj w przypadku mojej mamy, no ma odgórne zalecenie właśnie informowania i mówienia o tych maseczkach. No i ludzie się mszczą na dziewczynach, no ze sklepu, bo tutaj są dwie dziewczyny, moja mama, więc nie, mega współczuję, naprawdę współczuję, jeśli pracujecie, jesteście ekspedientkami i niestety musicie się mierzyć z takimi rzeczami, to bardzo, bardzo wam współczuję.
służba zdrowia to już swoją drogą, też o tym już wielokrotnie mówiłam, że też współczuję, podziwiam za cierpliwość, wytrzymałość i w ogóle, no naprawdę. Nie wiem, do czego ten świat zmierza, nie wiem w ogóle, co to wszystko ma na celu, jak to będzie dalej wyglądało, ale powiem wam, że źle to wygląda, naprawdę źle to wygląda. Nie dość, że ludzie kiedyś byli wrogo do siebie nastawieni, jeden po prostu by drugiemu wydobał oko, jakby mógł, wbił nóż w plecy za po prostu byle co, to teraz jest jeszcze gorzej, naprawdę jest jeszcze gorzej. Ludzie są jeszcze bardziej jacyś agresywni, jeszcze bardziej tacy niemili dla siebie, patrzą na siebie po prostu tak wrogo i w ogóle no... straszne rzeczy, to już nie wiecie, nieważne jest to kto co myśli na ten temat, bo jeśli, nie wiem, ktoś się bardzo boi i w ogóle chce zakładać maseczkę, to niech sobie zakłada tą maseczkę, nawet na basenie, na plaży, mi to naprawdę, mi to nie wadzi, mi to krzywdy nie robi, absolutnie i wiecie, ja też zachowuję wszelkie środki ostrożności. Jak trzeba, to trzeba, chociaż zdanie jakieś tam swoje mam na ten temat, ale też nikogo nie krytykuję, nikogo nie wyzywam, nikogo nie poniżam przez to, że ja mam inne zdanie niż ktoś tam jeszcze. Naprawdę, kurde, jeśli mamy możliwość, zachowajmy to dla siebie, po prostu postępujmy zgodnie ze swoim sumieniem, a innych zostawmy w spokoju, niech sobie noszą te maseczki, czy nie noszą tych maseczek. Po prostu my zachowajmy ostrożność, jaką możemy, dbajmy o siebie, o rodzinę, o swoją odporność. Przede wszystkim, wiecie, świeże owoce, warzywa, dostarczać dużo witamin do organizmu, korzystać ze słoneczka, wiadomo, nie palić się na skwarkę i tak dalej, bo to nie jest zdrowe, ale wiecie, korzystać, witamina D jest bardzo potrzebna, jeśli chodzi o odporność, właśnie budować swoją odporność aktywnością, ruchem, no i tyle, dbać o siebie, dbać o swoją rodzinę, skupić się na sobie, na rodzinie, nie na kimś innym, nie na tym, że ta Baśka, Kaśka, czy tam, nie wiem, Ala z osiedla, nie wiem, robi to, czy tamto, nie interesujcie się tym, naprawdę, mnie się wiele razy jakieś tam koleżanki czy znajome pytają, a słyszałaś, że ta czy ta? A słyszałaś, że ta wyszła za mąż, a słyszałaś, że ta w ciąży? Ja nic nie wiem, serio, ja nic nie wiem. Ja nawet z instagramowych rzeczy czy youtubowych, ja chyba się dowiaduję zawsze, ja jako jedna z ostatnich, serio, naprawdę jedna z ostatnich. Jak są jakieś różne akcje, jak są jakieś różne, nie wiem, afery rozdmuchane, ja nie wiem, co kto to robił, jaka to była afera... że nawet tutaj pod filmikami ktoś się mnie pytał, co ja myślę na ten temat. A teraz nie będę zmyślała, ale też ja w ogóle sobie myślę, o co chodzi, rozeznałam się gdzieś tam, a chodziło o Jessica Mercedes, o właśnie, ja do tej pory nie wiem dokładnie, o co chodziło, tak tylko wiecie, piąta woda po kisielu, jak to się mówi, gdzieś tam coś mi się obiło o uszy, że chodziło właśnie o jakieś oszustwo, to tam, to są, ale ja kompletnie się nie wgłębiałam w temat, ja powiem wam, że jestem z dala od takich dram, z dala jestem od interesowania się kimś innym i jego życiem, oglądam jakieś tam vlogi dziewczyn, które lubię, ale ze względu na sympatię, na to, że lubię słuchać, na to, że po prostu lubię głos danej osoby. Lubię po prostu, mam takie wrażenie, że jesteśmy razem na kawce, gdzieś tam się spotykamy wirtualnie, ale nie, żeby po prostu interesować się, co tam u niej, ile ona wydała na to, czy na tamto, co ona robi w ogóle, jak wygląda jej mąż, jak wyglądają jej dzieci, bo mnie to nie interesuje, naprawdę mnie to nie interesuje. Mam swoje życie, mam swoje dzieci, mam swoje jakieś tam wzloty, upadki, problemy i radości, smutki, żale i właśnie jakieś takie szczęśliwe, lepsze dni i na tym się skupiam, naprawdę na tym się skupiam, jest tego tak dużo, powiem wam, czas, mimo że to jest tak naprawdę nasze życie gdzieś tam się kręci więcej koło domu i tutaj przy rodzinie, to naprawdę jest co robić i jest o czym myśleć, jest co planować i tak dalej, więc ja się skupiam na tym bardziej niż tam gdzieś co tam, kto tam zrobił, kogo oszukał i tak dalej, wiadomo, to też dobrze jest wiedzieć o pewnych sprawach, bo ja nie mówię absolutnie, żeby się odciąć i po prostu być takim zahukanym gdzieś w swoim świecie, ale no wszystko wiecie, ze zdrowym rozsądkiem w jakichś tam granicach normy, normalności przede wszystkim. Dobra, rozgadałam się znowu, ja po prostu... No, w każdym razie mówiłam o maseczkach, o koronawirusie i tak dalej, a skończyło się na czymś innym. Ale wiecie, to wszystko razem się gdzieś tam w jedną całość nam skleja, także żyjmy swoim życiem, pozwólmy żyć innym i to myślę, że jest takie moje ostatnie motto. Jedno z takich nie ulubionych, ale bardziej gdzieś tam lubianych. No. Także zbieram dupsko, bo jest przed 9:00, ja jeszcze nic nie ogarnęłam, standardowo. Niby wstałam wcześniej, ale oczywiście zacznę się grzebać, tu coś przestawiać, tam coś przestawiać i zawsze mi czas leci. Stawiam sobie pranie, zbieram właśnie tutaj to, co mi wyschło i dalej robię. Tak.
zbieram się do roboty, chciałam powiedzieć, ale już mi się powtórzyła, także do później. No słuchajcie, jak ja uwalałam sobie dzisiaj warkacza, to normalnie jak słowianka, słuchajcie. Może nie wiem, co z tymi włosami, zrobić, powiem wam, niby są krótkie, a i tak jest w nich gorąco, serio. Jak ja w ogóle, zobaczcie, jakie mam już jasne na końcach, te jasne to są zniszczone moje włosy, które są do ścięcia i tak skrupulatnie ścinam i trochę zostawiam i tak. No, mam nadzieję, że się pozbędę aż takich tych mega, mega zniszczonych. No, a właśnie nie wiem, czy czasem dzisiaj nie kupić farby, nie zafarbować ich znowu na rudę. Już mam taki dosyć mocny odrost mój ciemny. No, zobaczymy. W każdym razie dziś warkocz króluje. Pamiętacie moje warkocze? Pamiętam. Przywodziłam moją ulubioną kiecochę z Bonprixa do góry. Zwykła taka, to nie jest bokserka, taka koszulka, bo bokserki chyba są, nie? No, krzyż. Nigdy tego nie wiem, czy dokładnie, czy to rzeczywiście też są bokserki, czy to są takie, ale podkoszulki, nie wiem. Nie wiem, skąd ona jest, ale taki, w takim fajnym, powiem wam, że lubię się teraz w takich kremowych kolorach beżowych i tak jakoś do tego właśnie buty beżowe też z Bonprixa i myślałam, że taki fajny zestawik będzie z tego, no. Także gotowa, lecę, ale muszę wam powiedzieć, że chyba nie zdążę do tej biblioteki, bo jest po 15, zanim zjemy obiad, zanim co, do 16 chyba się nie wyrobię, także skupię jakąś książkę w biedrze, jak będzie. O, nie wiem, kiedy ja się wybiorę do tej biblioteki, nie mam pojęcia. Nie wiem, kiedy tam dojadę, serio. Jak była do 17, to była gitara, ale jest do 16 i taka dupa. No, także zbieram się, zbieram wrotki i jadę. O, lodu złoty, powiem wam, że padam, ale mniej zmęczona niż ostatnim razem, bo mam ostatnim razem było wszystko na takim speedzie. Już jestem po zakupach, jest prawie 20, w sumie przyjechałam koło 19, pojechałam przed 16. Nie zdążyłam do biblioteki, tak jak przypuszczałam, już nawet się nie spieszyłam za 5, byłam dopiero w mieście. A powiem wam, że w Biedronce było bardzo dużo książek, ale takie... Nic tak mi nie wpadało w oko, ja muszę po prostu wziąć do ręki i od razu mi się spodobać. I powiem wam, że zauważyłam tą książkę, Siostry, kłamię ja, umierasz ty. Zobaczyłam ją właśnie, ale nie czytałam, o co chodzi, tam szukałam właśnie tej pacjentki, której nie znalazłam niestety. No a tutaj zaczęłam czytać właśnie, co z tyłu jest napisane i zaraz od razu mój wzrok przykuł napis mocny thriller w dobrej cenie i myślę sobie, bierę. Nawet się nie zastanawiam, także siostry, zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Także może dzisiaj zacznę, chyba że coś będziemy oglądać, bo Mateusz ma wolne jutro, pojutrze, bo weekend, także startujemy z tą książką, a do Chełkity ja nie wiem, kiedy ja w końcu wrócę, nie mam pojęcia, kiedy ja trafię do tej biblioteki, chyba muszę jechać któregoś dnia po prostu rano i tyle, bo inaczej nie da rady. Także tyle, jeśli chodzi o książki, zrobiłam wszystkie zakupy, to co chciałam kupić, normalnie byłam, nie wiem, w 15 miejscach chyba, bo no tyle do załatwiania, mówię, apteki, nie apteki, Lidle, Biedronki, Brico, bo farby kupowałam, mówiłam wam tak, że chcę malować ten regał Ignasia i chyba właśnie zacznę za chwilę to robić. No i wszystko sobie już porozkładałam, przesadziłam kwiatka, bo kwiatkę kupiłam kolejnego, bo wpadła mi w oko właśnie dracenka. Mam nadzieję, że YouTube mi nie... O, nie zablokuje, bo leci są piosenki. Także może ściszę, o. I dałam ją tutaj do góry, bo dracenki są niestety też trujące, także o, nowy nabytek. No i biorę się za Ignasia regał, ten mniejszy, może uda mi się ogarnąć, bo zostało mi tak myślę pół godziny do jego kąpieli, także wezmę sobie tutaj, zabezpieczę w kuchni i szybciutko pomaluję, bo to wiecie, gładkie, więc nie będzie żadnego jakiegoś kombinowania i tak dalej. Także kochani, ja się z wami żegnam, pięknie wam dziękuję za uwagę i co, do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki, pa, pa.